Jonathan Dunkel Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9. Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin. Rozdział 45. Piętno bestii Prawo Boże zajmuje główne miejsce w trzech centralnych rozdziałach apokalipsy. Co znamienne, otwiera je tekst, który opisuje otwartą świątynię w niebie z arką przymierza. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 11, wers 19, w której wnętrzu były przykazania Boże. Główną cechą ludu Bożego wymienioną w tych rozdziałach jest przestrzeganie prawa Bożego. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 12, wers 17 oraz rozdział 14, wers 12. Bóg powiedział: Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między mną a wami, aby poznano, że ja jestem Pan, Bóg Wasz. Księga Ezechiela rozdział dwudziesty. Posłuszeństwo wobec czwartego przykazania jest zewnętrznym znakiem wewnętrznej społeczności z Bogiem. Nie chodzi jedynie o formalne przestrzeganie przykazań. Dlatego pieczęć Boga została utożsamiona z imieniem Bożym na czole. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 14. W starożytności imię reprezentowało charakter, dlatego Boże imię na czołach oznacza Boży charakter w życiu tych, którzy mają pieczęć Boga. Bestia również ma swój znak, którego przyjęcie oznacza lojalność wobec religijnej instytucji reprezentowanej przez bestię, stąd jego nazwa „Piętno Bestii”. Można je przyjąć na czoło, tak jak Bożą Pieczęć, ale też na rękę, czyli z przekonaniem lub bez przekonania, aby uniknąć represji. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 13. Demoniczna trójca, złożona ze smoka, bestii z morza i bestii z ziemi, narzuci światu piętno w formie imienia bestii lub liczby jej imienia. Porównaj tamże. Czym jest piętno? Piętno bestii w czasach końca. Nie będzie uniwersalną kartą kredytową, superkomputerem w Brukseli czy mikrochipem wszczepionym ludziom pod skórę, jak niektórzy naiwnie przypuszczają. Technologia może posłużyć do narzucenia piętna, ale ono pochodzi od Bestii. Instytucja reprezentowana przez Bestię z Morza i jej znak są znacznie starsze od wspomnianych wynalazków. Piętno Bestii z Morza jest przeciwieństwem pieczęci Bożej. Boża pieczęć to zewnętrzny znak wewnętrznej społeczności z Bogiem, który powiedział: Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między mną a wami, aby poznano, że ja jestem Pan, Bóg wasz. Księga Ezechiela, rozdział 20. Znakiem Bożym jest pieczęć, której elementy zawiera czwarte przykazanie: Co jest przeciwieństwem siódmego dnia. Ustanowionego przez Boga jako znak pieczęć między Nim i Jego ludem? Co jest znakiem autorytetu papiestwa i Kościoła rzymsko-katolickiego? Oto kilka wypowiedzi na ten temat z katolickich źródeł. Cytuję: Niedziela jest znakiem naszej władzy. Kościół jest ponad Biblią, a dowodem tego jest zmiana święcenia Szabatu. Kolejny cytat. Oczywiście. Kościół katolicki twierdzi, że ta zmiana jest jego dziełem i uważa ten akt za znak swej kościelnej mocy i autorytetu w sprawach religijnych. Inny cytat. Boska instytucja dnia odpoczynku od codziennych zajęć oraz religijnego nabożeństwa została przeniesiona mocą autorytetu Kościoła z Szabatu, ostatniego dnia tygodnia, na niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, co jest najbardziej jawnym znakiem, że jesteśmy chrześcijańskim ludem. I jeszcze jeden cytat. Niedziela jest instytucją Kościoła rzymskokatolickiego, dlatego ci, którzy ją święcą, zachowują przykazanie Kościoła katolickiego. Koniec cytatu. Dla Kościoła rzymskokatolickiego niedziela jest znakiem duchowego autorytetu. Kardynał Louis Gaston de Segur napisał Warto pamiętać, że święcenie tego dnia nie tylko nie ma podstaw w Biblii. Ale jest w jawnej sprzeczności z jej literą, która nakazuje odpoczynek w Szabat, czyli w sobotę. Dlatego święcenie niedzieli przez protestantów jest hołdem, jaki mimowolnie składają autorytetowi Kościoła. Koniec cytatu. Papiestwo od początku istnienia wywyższało niedzielę kosztem Szabatu. W czasach, kiedy papież miał wpływ na władze świeckie, używał państwowego aparatu, aby wymuszać przestrzeganie niedzieli przez chrześcijan i niechrześcijan. Dzień początkowo poświęcony słońcu stał się znakiem odstępczej instytucji chrześcijańskiej, symbolizowanej przez bestie z morza. W czasach końca święcenie szabatu połączone ze społecznością z Bogiem stało się pieczęcią Bożą, której przyjęcie oznacza lojalność wobec prawa Bożego i życie wieczne. Podobnie święcenie niedzieli stanie się piętnem bestii. Ale nastąpi to dopiero wtedy, kiedy takie prawo zostanie narzucone ludzkości jako znak lojalności wobec panującego systemu. Wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii i sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii. Księga Apokalipsy, rozdział trzynasty Nie można o nikim mówić, że ktoś ma piętno bestii tylko dlatego, że chodzi do Kościoła w niedzielę. Uczestnictwo w nabożeństwie w jakimkolwiek dniu tygodnia, włącznie z niedzielą, nie jest wykroczeniem przeciwko czwartemu przykazaniu. Natomiast jest nim brak święcenia dnia wyznaczonego przez Boga. Boże poselstwo na czasy końca, reprezentowane przez trzech aniołów, zawiera przestrogę przed przyjęciem piętna bestii. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem. Jeśli ktoś wielbi bestię i jej obraz i bierze sobie jej znamie na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowany bez rozcieńczenia w kielichu jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka księga apokalipsy rozdział 14 ten wyrok skłania do badania proroctw i rozpoznania piętna bestii aby uniknąć śmierci w jeziorze ognia większość odwraca się od bożych prawd i kieruje ku mrzonkom tego świata bóg dopuści więc aby kwestia soboty i niedzieli stała się znana i każdy musiał wybrać między słowem Bożym a ludzką tradycją pieczęcią Boga a piętnem bestii szabat odegra w czasach końca podobną rolę jak drzewo poznania w ogrodzie eden będzie testem lojalności wobec słowa Bożego lucyfer posługuje się niedzielą która jako dzień słońca i fałszywy szabat służy mu do wywyższenia stworzenia nad twórcę zaś wiara w nieśmiertelną duszę Pozwala demonom pozorować zmarłych, aby zwodzić żywych. Większość religii opiera się na wierze w nieśmiertelność duszy, a niedzielę przyjęły za dzień odpoczynku nawet niechrześcijańskie kraje. Na tej bazie religie się pojednają mimo różnic, a cały świat przyjmie piętno bestii.